Oskar, zwyciężył jest swój pojedynek. Pojedynek w bardzo wysokim tempie. Jak ci się boksowało na kielickim ringu? Bardzo dobrze. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie tutaj organizatorów. A co do walki, no przeciwnik był bardzo niewygodny, ale od samego początku już z trenerami wiedzieliśmy, że tylko spokój da radę zwycięstwu i ten spokój zachowałem na szczęście. Choć pierwsza runda była taka nie po mojej myśli, ale od drugiej jest ta umiejętność odbudowania się i zwyciężyłem ten pojedynek. Twój przeciwnik dosyć niewygodny, robił dużo zakroków, uników, bardziej był mobilny tułowiem. Zauważyłem, że delikatnie niektóre momenty walki sprawiły ci troszeczkę, że tak powiem, problem. Czy faktycznie dobrze zauważyłem? W sensie w tej pierwszej rundzie tak nie mogłem wyczuć do końca przeciwnika na tę moją tylnią rękę, ale potem już z trenerami wiedzieliśmy, że będziemy czekać, aż wpadnie, no i ten plan się powiódł. I zwyciężyłem jednogłośnie na punkty. A jaki miałeś plan na ten pojedynek? W sensie plan był taki, żeby zacząć ruską presją, czyli cały czas na nogach podchodzić, ale no nie dało się, bo jak właśnie wbiłem prawy lewy, to wtedy wpadałem i przerzuciliśmy się na kontry i na wciągnięcia. I ten plan się powiódł i wygrałem. Które akcje najbardziej cię satysfakcjonowały? Które akcje twoim zdaniem najlepiej wchodziły twoim przeciwnikowi? Właśnie mojemu przeciwnikowi? Tak. No to właśnie jak wpadał tym zaskoczenia tym lewym, prawym. Kontrowałeś. Tak, i wtedy właśnie kontra i dalej spokój, konsekwentnie swoje i udało się. Powiedz, jak emocje, bo pierwszy raz boksujesz chyba na takiej gali z taką oprawą. Jak się czujesz? Czułeś przed pojedynkiem? W sensie przed pojedynkiem byłem strasznie wyluzowany, nie czułem żadnej presji, bo właśnie wtedy wszystko najlepiej wchodzi. Tak samo już miałem doświadczenie na międzynarodowych ringach, więc dla mnie tam taka gala za sztytem było, że mnie tu zaproszono, ale fajna organizacja, ale jakby presji nie czułem żadnej, że muszę wygrać coś takiego, tylko po prostu wyjść do ringu, zrobić swoje. No i udało się.